Dzień dobry, witam Państwa. Marek Stefan, zastępca redaktora magazynu Układ Sił i na zaproszenie Nowej Konfederacji będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić dyskusję Rosja i jej współczesne perspektywy. Rozmawiać będziemy o mocarstwie, które w ostatnich latach jest na ustach wielu komentatorów spraw międzynarodowych. Rosja próbuje wrócić do wielkiej międzynarodowej gry. Próbuje również odzyskać część wpływów w swojej tak zwanej bliskiej zagranicy, ale jest to również państwo, które zmaga się z wieloma problemami wewnętrznymi, które również mogą podważyć jej pozycję na scenie międzynarodowej. I właśnie o tych sprawach, o wyzwaniach stojących przed Rosją, zarówno na scenie wewnętrznej, jak i na arenie międzynarodowej, rozmawiać dziś będziemy w gronie znakomitych ekspertów. Są z nami dzisiaj doktor habilitowana Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2012-2014 oraz był ambasador RP w Federacji Rosyjskiej w latach 2014-2016. Witam serdecznie. Jest z nami również pan dr Ernest Wyciszkiewicz, politolog i od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dzień dobry. Dzień dobry. I dołączy zaraz do nas również pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, obszaru postradzieckiego, współpracownik Nowej Konfederacji i strategii End Future. Naszą dzisiejszą dyskusję chciałbym zacząć od kwestii wewnętrznych, od tego przede wszystkim, jaką ewolucję przeszła Rosja od upadku Związku Radzieckiego. Obserwujemy już Rosję od 3 dekad. Te dekady są zdominowane przez rządy Władimira Putina. One odcisnęły trwałe, mocne piętno na ewolucji Rosji. Na co zwrócilibyście Państwo uwagę przede wszystkim, jeśli chodzi o takie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ciągu tych ostatnich lat? Przede wszystkim mam tutaj na myśli wydarzenia natury wewnętrznej. Jako pierwsze o zabranie głosu poproszę panią profesor Legucką. Ja bym skoncentrowała się na tych ostatnich latach putinizmu i umocnienia systemu autorytarnego Władimira Putina, dlatego że sięganie do lat 90. to taka już zaprzeszła przeszłość i taki punkt odbicia dla samego Władimira Putina i też, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu podczas tej debaty, dlatego że Putin dzisiaj to zdecydowanie inny autorytaryzm, a nawet postautorytaryzm z elementami totalitarnymi nawet, bym powiedziała, dlatego że przychodził do władzy Władimir Putin z takimi nawet liberalnymi elementami, chociażby w dziedzinie gospodarczej i chociażby, nie wiem, podatkiem liniowym, który rzeczywiście w momencie, kiedy doszedł do władzy, zrewolucjonizował po części gospodarkę rosyjską i te pierwsze dwie kadencje kojarzą się nadal Rosjanom z takim momentem boomu gospodarczego i momentem odrodzenia takiego gospodarczego i rozkwitu po latach, trudnych latach 90. Potem był eksperyment w postaci Dmitrija Miedwiediewa, który się nie udał i Rosjanie żartowali sobie, że Dmitrij Miedwiediew to był taki kresla grejczyk, czyli ten, który grzał krzesło dla właściwego prezydenta, właściwego lidera, czyli właśnie prezydenta Władimira Putina. I momentem kluczowym chyba w ogóle dla dzisiejszej Rosji był 2011 rok. Pomijam te momenty kluczowe, jak pomarańczowa rewolucja i wszystkie rewolucje, które miały miejsce na obszarze postsowieckim, ale również arabskiej wiosny. I ten moment arabskiej wiosny i te protesty bałatnoje
które były takim momentem, w którym rosyjskie władze, a w szczególności Władimir Putin, uświadomiły sobie, albo przynajmniej w ich percepcji były przekonane, że rękoma Rosjan Zachód próbuje zrzucić obecne władze rosyjskie z ołtarza, z tronu i w związku z tym mają panicznie obawiają się tego, że Zachód chce właśnie obalić obecne władze, a w związku z czym mamy do czynienia od właśnie 11 roku, 12 roku przykręcanie śruby, ograniczanie społeczeństw, możliwości działania społeczeństwa obywatelskiego, jakiejkolwiek aktywności społecznej, zarówno w sferze publicznej, jak i także społecznej, ograniczanie swobód obywatelskich, możliwości działalności niezależnych mediów. I ten moment tego przekroczenia także takich zdolności do kreowania świata politycznego w Rosji się przekroczył w zeszłym roku moim zdaniem, bo Rosja już to nie jest świat polityki, to jest świat tak naprawdę kreowany przez Władimira Putina, bo nie mając możliwości kreowania życia politycznego, czyli manewrowania, manipulowania tak naprawdę tylko i wyłącznie wynikami politycznymi, zmiany konstytucji, to jest świat bez polityki. W Rosji nie ma już polityki, jest tylko tak naprawdę to teatrum, które jest wykonywane rękoma Władimira Putina, zmiana konstytucji, to fałszerstwa wyborcze zawsze miały miejsce w Rosji w większym bądź mniejszym zakresie, natomiast to jest w Rosji mamy do czynienia bez, świat bez polityki. Mamy coraz częściej do czynienia z właśnie takim postautorytaryzmem, liderem, który już jest liderem bez wyboru, ponieważ cała elita polityczna, również skupiona wokół Putina, którego określa się już takim zbiorowym Putinem, który reprezentuje interesy tej elity, jest w perspektywie najbliższych lat nie do zniesienia, dlatego że nie do zniesienia w tym sensie, nie do zniesienia dla społeczeństwa, ale jednocześnie nie do zniesienia dla elity, dlatego że jest w interesie tej elity nie do zastąpienia i będzie trwał, jak długo tylko będzie mógł, będzie w siłach utrzymać się przy władzy i będzie mógł reprezentować ich interesy. Tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję. I to samo pytanie pani doktor Pełczyńska-Nałęcz. Ja bym się cofnęła jednak do lat 90., może trochę, żeby uzupełnić poprzednią wypowiedź, a nie powtarzać, ale też dlatego, że mam takie przekonanie, że bardzo wiele z tego, co się dzieje dzisiaj, zarówno w rosyjskim społeczeństwie, jak i w polityce władz rosyjskich, ma jednak swoje korzenie w tym, co się zdarzyło w latach 90., a znowu w Polsce, patrząc przez pryzmat naszej historii, często nie zauważamy, że odbiór tej historii w Rosji był zupełnie inny. I to, co zaczynając jakby od samego początku, czyli od rozpadu Związku Radzieckiego, 30 lat temu niedawno odnotowywaliśmy rocznicę, to by było wydarzenie no, jednoznacznie w Polsce przyjęte jako coś dobrego, z czego wynikły same dobre rzeczy. I zapominamy nierzadko, że w Rosji bardzo duża część społeczeństwa i elit przyjęło to jako katastrofę. Jako upadek pewnych oczekiwań, nadziei, wysiłków budowanych przez bardzo wiele lat, przez wiele pokoleń Rosjan. Dla nas to był rozpad imperium, bo w istocie był to rozpad imperium. Dla bardzo dużej części Rosjan i dla elit, takich elit także jak dzisiejszy prezydent Rosji, to była katastrofa na bardzo wielu poziomach. To, co się wydarzyło,
Stało się także, i to postrzegano w Polsce jako coś dobrego, elementem procesu demokratyzacji Rosji, z tym, że ta demokratyzacja Rosji w odbiorze przeciętnego Rosjanina była jakimś nieprawdopodobnym chaosem i permanentnym przez wiele lat trzęsieniem ziemi na wszystkich możliwych poziomach. I dlatego dzisiaj to było związane z ogromnym obniżeniem się poziomu życia, z ogromną niestabilnością, utratą pracy, rozpadem struktur państwa, chaosem dnia codziennego, wzrostem przestępczości i bezsilnością obywateli wobec tej przestępczości, plus oczywiście procesami ekonomiczno-prywatyzacyjnymi, które w odbiorze społecznym i totalnie zasadnie były postrzegane jako zabieranie ludziom dóbr wypracowywanych przez dekady na rzecz bardzo ograniczonej grupy oligarchów ściśle powiązanych z władzą. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo można powiedzieć, że jest to historia sprzed ponad już czy dwóch i pół dekad, trzech dekad, ale ta historia jest dzisiaj obecna. Do tego odwołuje się Władimir Putin i odwołuje się, dlatego demokracja w bardzo wielu wyobrażeniach bardzo wielu Rosjan kojarzy się z chaosem i z jakąś katastrofą. Dlatego ciągle przy wszystkich tych procesach, o których bardzo zasadnie mówiła Agnieszka Legutska, Rosjanie ciągle boją się poszukiwania alternatywy, dlatego że alternatywa w postaci demokracji kojarzy im się z doświadczeniem lat 90., które było doświadczeniem absolutnie traumatycznym, bytowo, życiowo, a demokracja kojarzy im się z anarchią, przestępczością, a kapitalizm znowu kojarzy się, taki wolnorynkowy kapitalizm, który w pełnej takiej formie opartej na transparentnych zasadach nigdy do końca w Rosji nie zaistniał, kojarzy się z okradaniem większości przez niewielką uprzywilejowaną politycznie grupę. I to jest ciągle punkt odniesienia, który funkcjonuje w odbiorze Rosjan i punkt odniesienia, do którego jak najbardziej Putin się odnosi. Natomiast ta katastrofa rozpadu Związku Radzieckiego jest czymś, co w moim przekonaniu dzisiaj napędza ogromną część działań międzynarodowych Putina. Myślę, że o tym sobie jeszcze pewnie w kolejnej rundzie porozmawiamy. Wspomnę jeszcze o jednym wydarzeniu ważnym lat 90. Tych wydarzeń było bardzo dużo, bo to były bardzo traumatyczne lata łącznie z krwawym rozstrzelaniem parlamentu i konfliktem właśnie między parlamentem a Jelcynem. I wydarzenie, mianowicie drugie wybory prezydenta Jelcyna, które były postrzegane jako wybory demokratyczne, a tymczasem tak naprawdę doszło do bardzo nietransparentnego układu między prezydentem i demokratyczną elitą rosyjską, a oligarchami, układu, który miał zapewnić reelekcję Jelcyna, bo taka była ogromny był lęk elit demokratycznych i samego prezydenta Jelcyna przed tym, że mógłby zostać wybrany nie on, a postkomunistyczny kandydat i że w ten sposób nastąpiłby powrót ery komunistycznej. I żeby to się nie stało, no doszło tak naprawdę do ogromnego korupcyjnego dealu, takiej korupcyjnej prywatyzacji, dzięki której pozyskano pieniądze na kampanię Jelcyna, ale która odcisnęła się bardzo mocnym piętnem na postrzeganiu przez Rosjan, czym jest demokracja i jak tak zwane demokratycznie i demokratycznie prezentowane wybory mogą wyglądać. To tak w telegraficznym skrócie, uzupełniając o tę dekadę lat 90. te rzeczy, które się zdarzyły w Rosji i dlaczego one są dzisiaj ciągle tak ważne. Dziękuję bardzo. Przechodzę do pana Marka Bucisza. W tej pierwszej rundzie rozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, również w ciągu ostatnich trzech dekad, które ukształtowały dzisiejszą Rosję. Przede wszystkim mówimy tutaj o tych wydarzeniach, które miały miejsce na scenie wewnętrznej. I właśnie o to chciałbym spytać. Jakie w pana opinii wydarzenia, procesy w ciągu tych ostatnich lat właśnie na scenie wewnętrznej w Rosji zaszły, które no, dziś w sposób istotny wpływają na to, jakim państwem jest dzisiaj Rosja? Marek Budzisz.
Wydaje mi się, że tych procesów moglibyśmy tutaj wymieniać wiele. Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, co w moim odczuciu jest istotne, mianowicie na ukształtowanie się i utrwalenie pewnego rozumienia systemu władzy w Rosji, które nie ma charakteru demokratycznego, czyli proceduralnego, ale ma charakter pewnej kooptacji elit w obrębie szeroko rozumianego obozu władzy. Legitymacja jest związana z charakterem jakby kooptacji, a nie z charakterem trybu, w jaki sposób wyłania się władzę. To jest w moim odczuciu dość istotna różnica, bo w gruncie rzeczy debata, która moim zdaniem toczy się w Rosji, dotyczy nie tego, czy w państwie ma być system demokratyczny, tylko czy wszyscy aspirujący do partycypacji we władzy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie federalnym, są do tej władzy dopuszczeni. W tym sensie pewnym ideałem, do którego dążą nawet siły uznawane za hołdujące zasadom demokratycznym, jest ideał współuczestniczenia w obozie władzy, a nie zaprowadzenia demokracji proceduralnej. To w moim odczuciu jest istotny element odróżniający myślenie o systemie politycznym w Rosji od tego, co jest rozpowszechnione na Zachodzie. Dlatego, że to też pokazuje i w jakimś sensie definiuje te główne obszary ryzyka, które przez rosyjskie elity są nazywane. A mianowicie w moim odczuciu jednym z głównych obszarów ryzyka jest konflikt w obrębie samego szeroko rozumianego obozu władzy, czyli podzielenie się w elit i rywalizowanie między sobą, bo to powoduje powstanie pewnej spolaryzowanych obozów, które w gruncie rzeczy te napięcia na poziomie władzy są, czy mogą być przenoszone na inne obszary. To jest jakby podstawowy moim zdaniem mechanizm. Ten mechanizm próbował zakwestionować Nawalny, formułując tą ideę rozumnego głosowania, która w gruncie rzeczy miała doprowadzić w swojej, jako pewien skutek do powstania alternatywnego źródła jakby kształtowania ośrodka władzy, nawet w niewielkim zakresie, ale uniezależnionego od Kremla. I w ten sposób, i z tego głównie powodu jego działania spotkały się z tak stanowczą reakcją ze strony rządzącej elity, ale również do pewnego stopnia ze relatywnie słabym sprzeciwem tych sił, które uznawane były do tej pory, tak jak na przykład Jabłoko, za siły prodemokratyczne. To wydaje mi się jest głównym takim głównym systemowym rysem współczesnej Rosji. I w gruncie rzeczy od przyszłość tego państwa zależy od tego, czy ta spoistość szeroko rozumianego obozu władzy zostanie zachowana, czy nastąpią tam pewnego rodzaju pęknięcia na tle różnych rysujących się procesów. Ja w związku z tym mniejszą wagę przywiązywałbym do jakichś trendów społecznych o charakterze powszechnym, a nieco większą do tego, co rysuje się w zakresie różnic, podziałów, ewentualnie zmian na poziomie elit władzy lokalnych i centralnych. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie, przechodząc do pana doktora Wyciszkiewicza, uzupełnić jeszcze to moje pytanie o taki wątek dotyczący nowych pokoleń, czy nowego pokolenia, które już nie pamięta Związku Sowieckiego. Mamy do czynienia de facto z pokoleniem, które już urodziło się w putinowskiej Rosji i pamięta tylko putinowską Rosję. W związku z tym nie ma tak naprawdę tutaj punktu odniesienia, tak, do czasów sowieckich. W związku z tym chciałem zapytać, jak ten czynnik może ewentualnie wpływać na stabilność właśnie systemu
społecznego, gospodarczego i przede wszystkim politycznego współczesnej Rosji. Dziękuję. Rzeczywiście miałbym kłopot, będąc jako ostatnim, żeby uzupełnić te wypowiedzi dotyczące przeszłości, jakieś nowe czynniki, dlatego sam miałem zamiar rozpocząć od rocznicy, która przypada dzisiaj, czyli momentu powrotu polityki do Rosji. Polityki, która miała wylądować na Wnukowie, ale wylądowała na Szeremietiewie i została aresztowana i przetrzymana w więzieniu do dzisiaj. Więc odnosząc się do tego, co profesor Legutska wspomniała, rosyjskiego świata bez polityki, tak jak my ją rozumiemy, oczywiście, pokazać, że to pęknięcie, które nastąpiło w Rosji, jeżeli chodzi o umowę społeczną, jaką władze odnawiały co kilka lat w swoich relacjach ze społeczeństwem, ta umowa społeczna dzisiaj również uważam jest w jakimś sensie na krawędzi, i wymusza to działania rządu, które obserwujemy w przyspieszonym tempie w ostatnich miesiącach, czyli zdecydowany wzrost represyjności w porównaniu do ostatnich dwóch dekad, przyspieszony, dotyczący wielu grup społecznych, organizacji, instytucji, pamięci. I to jest zmiana niesłychanie istotna, jakościowa moim zdaniem. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie oczywiście dzisiaj pokazać, że putinizm w jakimś sensie wyrastał z lat 90., trudno tutaj stawiać jakąś grubą kreskę i to, co dzisiaj widzimy, też jest, ma swoje korzenie, ewolucja tego systemu ma korzenie w ostatnich dwóch dekadach. I to, co pan wspomniał, czyli punkt odniesienia jest niezwykle istotny, bo rzeczywiście dla starszego pokolenia demokracja, kapitalizm, liberalizm wiąże się z tym, o czym mówiła pani ambasador, bez wątpienia. Natomiast wchodzimy do polityki czy do życia społecznego, aktywnego życia społecznego. Dzisiaj weszli już dawno ludzie, którzy nie pamiętają nikogo innego poza prezydentem Putinem jako uosobieniem rosyjskiej polityki wewnętrznej. Co więcej, jeżeli potraktujemy, że osoby mniej więcej w wieku 14-15 lat zaczynają interesować się jakkolwiek tym, co ich otacza w sensie społecznym, politycznym, to dzisiaj ci ludzie, dla których Putin jest jedynym takim uosobieniem polityki, to są ludzie prawie w wieku 40 lat. Więc to nie są już tylko młodzi wyborcy, którzy wchodzą na rynek polityczny i mieliby w jakikolwiek sposób wpływać na tę sytuację społeczną. To są ludzie już w wieku średnim, dla których nie ma w zasadzie żadnego innego punktu odniesienia. Co więcej, jeżeli spojrzymy na te młodsze pokolenia, to dla nich lata 90. nie są punktem odniesienia. To władze chcą zrobić z tego okresu punkt odniesienia, pokazując bardzo usilnie w ostatnich latach tą zmianę, jaka nastąpiła między chaosem, pewnym bezchołowiem czasów Jelcyna, a pozytywnymi zmianami, które wprowadził prezydent Putin, co oczywiście jest w pewnej mierze prawdziwe, ponieważ ta umowa społeczna, która działała dosyć skutecznie i dobrze na początku tego tysiąclecia, czyli władze oferują pewien poziom dobrobytu, czy wzrostu dobrobytu, stabilności społecznej, możliwości realizowania pewnych aspiracji konsumpcyjnych w zamian za pasywność polityczną, czyli generalnie rezygnację z polityki, to funkcjonowało. Natomiast dla osób dzisiaj, które mają 20-25 lat w Rosji, lata 90. nie stanowią już rzeczywistego punktu odniesienia. Oczywiście mogą to wynosić z domu, natomiast to nie jest doświadczenie bezpośrednie. Dla nich punktem odniesienia jednak jest okres przed 10-15 lat. I porównując ten czas dzisiejszej Rosji z tym, co mieli wcześniej, ze swoimi aspiracjami z owego czasu, ze swoimi ambicjami. I to, co obserwujemy dzisiaj i dostajemy sygnały, że ten proces będzie się nasilał, czyli rosnącej migracji Rosjan, zwłaszcza młodych, aktywnych osób, i nie mówię tylko o celebrytach opozycji systemowej, których wszyscy znamy, obserwujemy, tylko ludzi z sektora IT, młodych przedsiębiorców, lokalnych aktywistów, którzy coraz częściej szukają jakiejś perspektywy poza Rosją. I państwo im nie przeszkadza w tym, aby te swoje aspiracje realizować poza Rosją. To jest ciekawy sposób na łagodzenie napięć wewnętrznych, dlatego że gwałtowna reakcja na wzrost popularności Nawalnego, i nie mówię tylko o aresztowaniu, ale samej próbie zabójstwa, pokazuje, że władze odczuwały pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o ocenę
zjawisk społecznych, zwłaszcza takich wyspowych objawów niezadowolenia społecznego, tych niepokojów, one były często niepołączone ze sobą. Brakowało pewnego spoiwa. Natomiast widzieliśmy w ostatnich 3 latach na przykład duży wzrost solidarności zawodowej. Dziennikarzy, prawników, którzy dostrzegając pewne dysfunkcje systemu, mobilizowali się, w tym byli to ludzie często wcześniej niepodejrzewani o jakieś sympatie antyputinowskie. A więc system zareagował bardzo gwałtownie i reaguje do dzisiaj, wzmacniając represyjność, co jakby pokazuje dla mnie jednoznacznie, że władze uznały, że pewne źródło legitymizacji wyczerpało się. Wyczerpało się takie klasyczne źródło, z którego czerpą władze w każdym kraju, czyli oferty pewnej, którą władza daje obywatelom w zamian za ich, czy to wsparcie polityczne, czy też w przypadku Rosji pasywność polityczną, bo polityki w Rosji rzeczywiście nie ma w takim rozumieniu, jak widzimy w państwach demokratycznych. I ponieważ każda władza, nawet władza autokratyczna, szuka źródeł legitymizacji nieustannie, potrzebuje ich. Nawet Chingis Khan musiał to robić. Więc w pewnym momencie tej próżni legitymizacyjnej, dzisiaj mamy odwołanie bardzo proste do przemocy i represji. To raczej, to z jednej strony, paradoks jest taki, że to jest z jednej strony przejaw słabości. To znaczy, że państwo nie było w stanie wygenerować innej polityki, aby pozyskiwać poparcie społecznego, ale też przejawem siły, to znaczy ma zdolności do tego, aby neutralizować procesy społeczne, które postrzega za potencjalne zagrożenie dla celu podstawowego, jakim się kieruje, czyli zachowaniem i utrwaleniem swojej władzy. Natomiast oczywiście niezwykle istotnym elementem, który tu był podniesiony przez pana Marka Budzisza, jest kwestia elit i tego, jak w ramach elit te procesy z jednej strony, które toczą się w społeczeństwie rosyjskim, jak władza się na nie odpowiada, będą interpretowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze może pozostając w tej tematyce wewnętrznej, chciałbym tutaj do naszej dyskusji dodać wątek, który wydaje mi się, że jest istotny, jeśli chodzi o wewnętrzną debatę, która toczy się w kręgach politycznych, intelektualnych w Rosji. Mianowicie debatę dotyczącą poszukiwania nowej idei państwowej. To nie jest nowy temat, który pojawia się teraz. Tak naprawdę mamy z nim do czynienia od dawien dawna i w historii Rosji te poszukiwania tej naczelnej idei państwowej, która konsolidowałaby społeczeństwo, też nadawałaby może jakieś kierunki rozwoju strategicznego Rosji. Tego typu debaty już mieliśmy i próby wymyślenia takiej idei państwowej. Mieliśmy panslawizm, mieliśmy eurazjatyzm, mieliśmy również eksperyment komunistyczny, mieliśmy również trendy okcydentalistyczne. No właśnie, ale jak wygląda to teraz? Czy gdzieś w kręgach elit rosyjskich kiełkuje taka myśl, co mogłoby być tą nową ideą państwową? Bo wydaje się, że gdzieś jest taka potrzeba właśnie wymyślenia ideologii, która mogłaby właśnie na nowo skonsolidować społeczeństwo, pokazać jej kierunki, cele, które mogłaby sobie postawić Rosja w najbliższych dekadach. I w tej rundzie jako pierwszego głos poproszę pana Marka Budzisza. Warto w tym kontekście przypomnieć, że zarówno panslawizm, jak i eurazjatyzm był w pewnych swoich fazach ideologiami opozycyjnymi wobec ówczesnego obozu władzy, czyli zarówno czasów Mikołaja I, jak i w pewnym sensie potem Aleksandra II, jak i eurazjatyzm klasyczny, nie wiem, Ustriałowa. No to nie była ta ideologia, którą kierowała się Rosja sowiecka. I do pewnego stopnia te dyskusje na temat nowej ideologii państwowej mają charakter trochę niszowy. Znaczy władza jest w moim odczuciu pragmatyczna, odwołuje się do różnych socjotechnik, do różnych tradycji, różnych korpusów ideowych, a ta dyskusja, która przecież od pewnego czasu już trwa,
jest w gruncie rzeczy, ona jest ograniczona do pewnych relatywnie wąskich grup intelektualistów zbliżonych do obozu władzy. To warto przecież przypomnieć, że jedna Rosja oficjalnie już się definiowała jako partia konserwatywna. Potem ten konserwatyzm nieco przybladł, zniknął z pierwszego planu, bo jakakolwiek ideologia dla władzy, która jest w gruncie rzeczy pragmatyczna, stawia na socjotechnikę, jest zainteresowana utrzymaniem władzy i reprodukcją, reprodukowaniem samej siebie, jakakolwiek ideologia jest w pewnym sensie elementem skrępowania jej swobody ruchu, ponieważ politykę wtedy referuje się do jakiegoś idealnego modelu, no a to zawsze rodzi ryzyko, że te oceny nie będą pozytywne. Więc w tym sensie ja bym traktował tę dyskusję na temat ideologii państwowej Rosji jako do pewnego stopnia umowne. Tu raczej w moim odczuciu chodzi o pewne takie zdolności do mobilizowania wyobraźni powszechnej. To jest coś innego, to jest raczej coś w zakresie socjotechniki niżli rzeczywiście idei państwowej. I tu to instrumentarium jest bardzo szerokie. Ja nawiążę jeszcze w kilku zdaniach do tego, o czym mówiłem wcześniej. Proszę zwrócić uwagę, że nawet że pierwszym ruchem po ostatnich wyborach do Dumy Państwowej była podjęta próba jakby zmiany czy ograniczenia autonomii lokalnych instytucji, czy lokalnych, czy próba raczej konsolidacji na poziomie centralizacyjnym. To wywołało sprzeciw przede wszystkim w Tatarstanie, nawet przejawiło się w głosowaniu przeciwko projektom ustaw przez wszystkich deputowanych Tatarstanu do Dumy i do Rady Federacji, ale ten trend centralizacyjny wydaje mi się jest dosyć tutaj wyraźny. Obok tego, co też choćby było związane z dopuszczeniem do Dumy nowej frakcji, Kreml cały czas poszukuje pewnych mechanizmów artykułowania poglądów czy interesów, które wcześniej w tym szeroko rozumianym obozie władzy były nieobecne, zaczęły się pojawiać. Tu chodzi o zbudowanie takiego całościowego systemu, kiedy interesy lokalnych elit są artykułowane za pośrednictwem systemu władzy, ten system władzy wzmacniając, a interesy, które mogą być artykułowane przeciwko, no są zwalczane przy użyciu aparatu represji. Tu pełna zgoda z tym, co mówił pan Wyciszkiewicz, że mamy przecież w ubiegłym roku do czynienia z dość drastycznym zaostrzeniem represyjności na wszystkich polach i w kwestii polityki pamięci i ograniczenia internetu, ale też również polityki wobec lokalnych grup interesów i różnych możliwości tego rodzaju, że tak powiem, artykułowania sprzecznych z generalną linią idei i interesów. Więc w tym sensie ja bym nie przeceniał znaczenia ideologii państwowej i dyskusji na ten temat. Moim zdaniem jest to w pewnym sensie próba poszukiwania pewnej racjonalizacji dla funkcjonowania systemu, ale nie przez ideologię, ale raczej jako narzędzia pewnej socjotechniki i kontrolowania sfery wyobrażeń publicznych. A też oczywiście oddziaływania na publiczność Zachodu, no bo to jest, to zwłaszcza w tej narracji konserwatywnej jest dla jakiejś części publiczności w Europie Środkowej i Zachodniej potencjalnie nęcące. To zresztą widzimy na co dzień. To samo pytanie pani profesor Legutska. Tak, konserwatyzm. Ja bym powiedziała, że ma dwie funkcje. Funkcje
pierwszą, taką, o której wspomniał już dyrektor Wyciszkiewicz, legitymującą system, jedną z legitymującą system w społeczeństwie dość konserwatywnym, ogólnie tradycyjnym, dającym pewne pole do tego, żeby pokazywać Władimira Putina jako tego, który stoi na straży pewnych wartości społeczeństwa rosyjskiego, ale głównie też, o czym wspomniał pan Marek Budzisz, towar eksportowy. Tylko ja bym podkreślała bardzo ważną rzecz, żeby najpierw zapoznać się z, że tak powiem, udać się do farmaceuty i skonsultować się z farmaceutą, dlatego że żeby zastosować to, co próbuje sprzedać właśnie Władimir Putin jako towar eksportowy, to trzeba spojrzeć, w jaki sposób w ogóle ma miejsce albo w jaki sposób jest praktykowany ten konserwatyzm w Rosji, dlatego że trzeba sobie popatrzeć na statystyki, na poziom przemocy domowej w Rosji, na ilość aborcji, liczba aborcji, ilość aborcji w Rosji, dokonywanych aborcji w Rosji, rozwodów i że ten konserwatyzm taki praktykowany jest daleki od tego, który głosi rzeczywiście władza rosyjska i w jaki sposób on jest rzeczywiście w tym systemie wartości, jak odbiega bardzo od praktyki. Ale jeżeli chodzi o ideologię i ten system legitymacji, to bardzo tu jest ważna rzecz i ten rok ostatni, to co się wydarzyło w ostatnim roku po powrocie Aleksieja Nawalnego, który właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę, moment, kiedy on powrócił do Rosji i ten moment paniki. To jest, my musimy jakby uświadomić sobie, jak ważny to był ten punkt krytyczny dla władz rosyjskich, dlatego że w momencie, kiedy władze rosyjskie uświadomiły sobie, że ta polityka wraca do Rosji, to liczba agentów zagranicznych, która została przydzielana od tego roku, wzrosła diametralnie i nie tylko osób prawnych, ale także osób fizycznych. To Ministerstwo Sprawiedliwości niemalże przydzielało dziennie kilkanaście statusów agentów zagranicznych. I to, co jest bardzo istotne, ten proces legitymacji Putina się zmienił. Bo do tej pory było wiadomo, że władze rosyjskie fałszowały wybory, ale jednak uważały, że wybory były takim teatrum, które dawały legitymację władzom politycznym i także pozwalały na to, żeby elity były stabilne, żeby właśnie nie było tych właśnie tąpnięć w ramach tej elity, żeby ta elita była stabilna wokół Władimira Putina. W ostatnim roku, po powrocie Aleksieja Nawalnego, to co się wydarzyło, czyli ten poziom represji wobec społeczeństwa i tego, co ten poziom represji, poziom przemocy wobec społeczeństwa, które wyszło na ulicę w obronie Aleksieja Nawalnego, miało pokazać przede wszystkim determinację władzy, że nie cofną się przed niczym, właśnie po to, żeby nie pokazać społeczeństwu, że są w stanie dokonać takich represji, ale przede wszystkim pokazać tej właśnie elicie, że nadal kontrolują sytuację. Mamy zdecydowanie tą zmianę, o której pan pytał w pierwszym pytaniu, że ta legitymacja już zmienia swój charakter, opiera się trochę na innych fundamentach. W związku z czym, czy to będzie ideologia konserwatywna, czy jakakolwiek inna, czy to będzie taki patchwork powrotu do ZSRR, czy jakakolwiek inna będzie to uzasadnienie, tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Istnieje właśnie poszukiwanie tego uzasadnienia, dlatego żeby głównie trzymał się ten monolit tego systemu putinowskiego, który tak naprawdę, i tutaj się zgadzam z dyrektorem Wyciszkiewiczem, że zaczyna trochę pod tą lawą się tam trochę grzać. Dziękuję bardzo. Pan doktor Wyciszkiewicz, bardzo proszę. Krótko w zasadzie, bo ten temat chyba nie zasługuje na jakąś wyczerpującą wypowiedź. Zgadzam się, że mamy do czynienia z ogromnym poziomem teatralizacji życia polityczno-ideowego w Rosji od lat. Wiele fasadowych instytucji, wiele fasadowych debat, które
w zasadzie służą takiej trochę zadaniom inżynierii społecznej, aby nadawać pewną głębię intelektualną systemowi. I o ile wcześniej, ponieważ putinizmowi towarzyszyły też sukcesy gospodarcze i pewne wyższy poziom stabilizacji życia społecznego, to jakoś jeszcze współgrało ze sobą. Natomiast w ostatnim czasie uważam, że jeżeli miałbym jakąś ideologię czy ideę może bardziej państwową wskazać, to jest tak prymitywnie rozumiany postmodernizm, to znaczy w którym wybieramy pewne elementy dyskusji ideowych, które toczą się wokół nas, wygodne dlatego, aby legitymizować swoją władzę. Oferujemy je różnym grupom odbiorców, dlatego że państwo zawsze, czy rząd zawsze stoi przed problemem komunikacji. Jak komunikować swoje cele i preferencje społeczeństwu, co jest zależne też od tego, jakie znaczenie społeczeństwo gra w danym systemie, czy w ogóle jest jakimkolwiek aktorem mającym znaczenie, jak komunikujemy pewne rzeczy elitom ważnym, gospodarczym, wojskowym, politycznym. A więc wybieramy pewne elementy, które są istotne dla stabilizacji, reprodukcji systemu. Dzisiaj co możemy powiedzieć? No kult państwa. I pod koniec ubiegłego roku Duma przyjęła pewne zmiany, które mają dotyczyć ustrojowe zmiany systemu federalnego w Rosji, kolejne wzmacnianie kompetencji prezydenta, pozbawianie częstokroć kompetencji organów wybranych w wyborach na poziomie lokalnym. Więc to jest to kult państwa, kult centrum, które wie najlepiej, jak zarządzać tym ogromnym organizmem. Pewien kult stabilności, który jednak znika, dlatego że to był ważny element, który pomagał jakby kupować poparcie społeczne prezydent Putin i system, który się ukonstytuował wokół niego jako źródło stabilności. No dzisiaj Rosjanie, nawet ci przychylni, wciąż dostrzegają jednak, że towarzyszy mnóstwo zawirowań wewnętrznych i zewnętrznych w polityce rosyjskiej. To jest pewien problem wroga zewnętrznego, który funkcjonował zawsze w jakimś stopniu, ale dzisiaj wchodzi na plan pierwszy też jako czynnik, który ma konsolidować, zwłaszcza w ostatnich miesiącach to, co obserwujemy przy granicy ukraińskiej i debaty, które towarzyszą temu w Rosji, pokazują z dobitnością całą ten element. Więc mamy do czynienia z pewnymi elementami, których pewnie można było więcej wybrać, które mają konstruować jakąś ideę. One nie są spójne ze sobą, one nie muszą być spójne ze sobą. Państwo tego typu nie musi budować jakiejś, prawda, spójnej myśli ideowej, która ma przekonać całość swoich obywateli czy grupy interesu do siebie. Raczej chodzi o to, żeby znaleźć ten sposób dotarcia do umysłów różnych grup społecznych i przekonywać do swojego działania. Na koniec, gdy w centrum zleciliśmy blisko 2 lata temu badanie opinii społecznej Rosji, aby poznać to, zrozumieć, jak Rosjanie postrzegają te napięcia w ramach polityki historycznej. Przypomnę, że wówczas prezydent Putin był niezwykle aktywny, jeżeli chodzi o forsowanie rosyjskiej wizji II wojny światowej i początków. No to z naszych tych badań, które Centrum Lewady nam zrealizowało, wychodziło, że jednak władze rosyjskie czy prezydent Putin bardzo dobrze czyta wrażliwość dużej części Rosjan i szukając pewnych tropów, klisz, stereotypów, które mają uzasadniać określone roszczenia historyczne dzisiejszej Rosji, no, trafia do Rosjan. Nie mamy odpowiedzi, czy to jest rodzaj sprzężenia zwrotnego, czy to rząd dobrze odczytuje Rosjan i tak konstruuje politykę i przekaz, czy też to jest już wpływ pewnej propagandy i przekazu, który ukształtował tak opinię publiczną, tego nie wiem. Natomiast widzimy, że tego rodzaju próby kształtowania pewnej inżynierii na poziomie społecznym działają, co nie jest zaskakujące, zważywszy na poziom kontroli nad obiegiem informacji w Rosji i wzrost tego poziomu w ostatnich latach. Mm-hmm. I na zakończenie oddaję głos pani ambasador Wyszyński-Nałęcz. Ja rozumiem, że pytanie dotyczyło zarówno tych podstaw ideologicznych, ideowych, które dzisiaj stosuje, próbuje rozwinąć i przekonać do tego społeczeństwo rząd rosyjski, jak i trochę większego obrazka pewnych
podstaw takich mitów założycielskich, do których w swojej polityce rząd czy reżim się odwołuje. I ponieważ ten pierwszy aspekt został dosyć szczegółowo omówiony, to ja postaram się zarysować ten drugi. I otóż wydaje mi się, że reżim rosyjski bardzo dużo czasu poświęca takiemu adekwatnemu zarządzaniu wyobraźnią poprzez pewne formuły ideowe, które przemawiałyby do ludzi, czym jest to państwo, dlaczego ono jest ważne i gdzie ono w ogóle się sytuuje na arenie międzynarodowej. I to nie są nowe idee. Ja bym to widziała raczej jako pewna modernizacja, przekształcenie idei już bardzo mocno w świadomości Rosjan zakorzenionych, co zresztą jest dosyć oczywistą oczywistością, bo tak się właśnie mity państwowe i państwowotwórcze buduje, że się tego nie bierze znikąd, tylko w czymś to trzeba zakorzenić, ewentualnie przekształcić. I ten mit dzisiaj jest oparty na trzech takich filarach. Pierwszy to jest imperializm, który ciągle jak najbardziej jest elementem państwowotwórczym i społeczeństwo integrującym w Rosji. Imperializm u nas jak najbardziej się kojarzy negatywnie. W Rosji to niekoniecznie oczywiście jest używane to słowo, jest to raczej słowo imperium, które już jak najbardziej ma dla obywatela rosyjskiego, większości obywateli rosyjskich, nie wszystkich, ale większości, konotacje pozytywne. I tu chodzi o mit państwa znaczącego globalnie, odwołujący się także do tej pamięci zimnej wojny, gdzie Związek Radziecki był jednym z dwóch głównych rozgrywających aktorów. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest. Niemniej bardzo wiele z tego, co się dzieje, uzasadnienie do działań rosyjskich, próba uzyskania obrazka, gdzie to Putin albo przedstawiciel Rosji siada do rozmów z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych i w ogóle to ciągłe sytuowanie Rosji vis-a-vis Stanów Zjednoczonych, obsesyjne sytuowanie. W opozycji czy w zgodzie to jest zupełnie wtórne. Najczęściej to jest oczywiście w opozycji. Natomiast samo usytuowanie i rozmawianie o sprawach świata jest właśnie odwoływaniem się do tego pierwszego filaru ideowego, jakim jest Rosja jako jeden z głównych, najlepiej dwóch głównych sił rozgrywających, nawet jeżeli dzisiaj to już jest nieadekwatny obrazek, to na tym się buduje. To jest oczywiście też związane z pewnym uprawnieniem szczególnym dla Rosji wobec państw ościennych, w stosunku do których Rosja ma niejako unikalne prawo do tego, żeby traktować je, i teraz nasz język to jest strefa wpływów czy strefa buforowa. Od strony Rosji jest to przedstawiane jako pewna strefa szczególnej odpowiedzialności, strefa bezpieczeństwa dla samej Rosji. Wreszcie strefa zamieszkana w jakimś tam stopniu przez ludność rosyjskojęzyczną i to daje oczywiście dalsze jeszcze uprawnienia do jakiejś szczególnej kontroli i szczególnych praw do tego obszaru. I to jest jeden filar. On jest ściśle związany z drugim filarem, mianowicie takim wyobrażeniem o Rosji jako kraju, który jest niepowtarzalny, jest krajem kontynentem. Oczywiście to jest związane z ogromnym obszarem jako zasobem, bo niewątpliwie jest to zasób, jest to specyfika Rosji. I jeśli o Rosji się mówi, to nie jest ani Europa, to nie jest Azja, to jest kraj sam w sobie, kontynent, i w związku z tym rozwiązania systemowo, ideowo też ma prawo rozwijać swoje własne specyficzne. I tutaj emanacja takiego widzenia Rosji jako czegoś niepowtarzalnego, jednego w swoim rodzaju kraju kontynentu jest też pojęcie suwerennej demokracji, rozwinięte w jakimś tam momencie jako jeden z tych tworów ideowo-propagandowych. Otóż było już zrozumienie w elitach rosyjskich, że demokracja jest czymś raczej odbieranym pozytywnie i nie można o sobie powiedzieć, że jest się krajem autorytarnym. Natomiast ta Rosja
Rosja ma prawo do tego, żeby mieć tę demokrację własną, inną, odrębną, właśnie suwerenną, bo jest to kraj jedyny, specyficzny, niepowtarzalny i wszystko w nim, nawet demokracja jest jedyna, specyficzna i niepowtarzalna. I w związku z tym, jeśli ta demokracja się nie wpisuje w takie ramki, jakby Zachód sobie wyobrażał, to jest przecież oczywiste, bo w Rosji wszystko jest inne. I wreszcie trzeci niezwykle ważny element tego filaru ideowego, to jest wielki mit założycielski Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, właśnie żadnej tam II wojny światowej, tylko Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To jest nie do przecenienia. My często, wdając się w bardzo zasadne i słuszne dysputy polityczne o odpowiedzialność za Katyń, o pakty i odpowiedzialność za pakty Ribbentrop-Mołotow i tak dalej, znamy te wszystkie historyczne dyskusje, skupiamy się na, i bardzo dobrze, na prawdzie historycznej. Dla Rosjan i dla państwa rosyjskiego, dla władz rosyjskich to jest coś znacznie więcej. To nie chodzi o to, że oni chcą zafałszować historię po prostu. To jest walka o przetrwanie podstawowego mitu założycielskiego, jako mitu, który mówi, że Rosjanie, władze rosyjskie, państwo rosyjskie było niejako zbawicielem, jeżeli nie świata, to na pewno Europy, jako ta czysta siła, która wystąpiła przeciwko czystemu złu w formie faszyzmu, nazizmu i ogromnym, krwawym, bohaterskim poświęceniem to zło zwalczyło. I teraz, jeżeli to jest mit założycielski, dzisiaj cały czas napędzający myślenie Rosjan o nich i o ich roli w świecie, no to ten mit nie może mieć żadnej szczeliny i nie może być w tym ani Stalina, tyrana i satrapy, w sumie niewiele różniącego się na swój sposób od Hitlera. To jest totalnie nie do przyjęcia, stąd to ogromny zwrot teraz historyczny, który obserwujemy. To jest ta niezgoda na odpowiedzialność za fakty historyczne, o których wspomniałam na początku. To się właśnie bierze z tego mitu założycielskiego, wyidealizowanego i bardzo dla Rosjan i dla Rosji ważnego. Stąd się bierze to, co uznajemy zasadnie za zafałszowanie historii i to, co dzisiaj obserwujemy, no pewnie wszyscy z przerażeniem, w postaci delegalizacji memoriału i apologii Stalina. To nie jest po prostu jakieś widzimisię Putina, tylko z pełną premedytacją budowanie mitu Rosji opartego na nieskazitelnej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. To tak w wielkim skrócie, bardzo dużo można mówić. Z pewnością osobną dyskusję można byłoby poświęcić tym zagadnieniom, ale wypowiedzi pani ambasador już tutaj pobrzmiewały wątki dotyczące polityki zagranicznej Rosji, tego jak Rosja postrzega swoją rolę na scenie globalnej i właśnie do tego zagadnienia chciałbym przejść w kolejnej turze. Jak zatem dziś Federacja Rosyjska widzi dla siebie rolę w tym zmieniającym się globalnym układzie sił, kiedy wróciła nam tak naprawdę z całą mocą rywalizacja wielkich mocarstw, kiedy mówimy bardzo dużo o rywalizacji amerykańsko-chińskiej, kiedy mówimy o kryzysie Unii Europejskiej, a z drugiej strony widzimy Federację Rosyjską, która jest aktywna nie tylko w tej tak zwanej, jak to określa Moskwa, swojej bliskiej zagranicy, ale jest także obecna na Bliskim Wschodzie, jest obecna również nawet w Afryce. Jakie zatem cele stawia sobie Rosja na scenie globalnej, a przede wszystkim jak postrzega te zmiany w globalnej scenie, w globalnym układzie sił? Jako pierwszego poproszę o wypowiedź pana doktora Wyciszkiewicza. Czy mamy to szczęście w nieszczęściu, że jesteśmy świadkami tej bardzo intensywnej debaty wokół eskalacji napięcia przez Rosjan przy granicy z Ukrainą i w tej debacie, która towarzyszy rosyjskiej polityce i jaką odpowiedź na nią znaleźć na Zachodzie, no przejawiają się wszystkie w zasadzie elementy w soczewce, bo można zobaczyć, które gdzieś towarzyszyły analizie, ekspertyzie na temat rosyjskiej polityki zagranicznej od lat. I o tyle mamy szczęście, że Rosjanie w tych propozycjach z grudnia, no jakby w sposób klarowny, otwarty powiedzieli, czego oczekują. Więc nawet jeżeli część z tych postulatów oni mają świadomość, że jest nierealistyczna, to przynajmniej one rysują pewne preferencje. Czyli jak widzieliby obecne władze rosyjskie, widziałyby optymalny
nowy ład bezpieczeństwa, przynajmniej w Europie, jeśli nie szerzej. Więc nie chciałbym tu wygłaszać rzeczywistości, bo wszyscy śledzimy tą dyskusję, analizujemy ją, więc raczej skupiłbym się tylko na tej podstawie, czyli takim podstawowym założeniu rosyjskim, które zresztą już tu się pojawiło, że obecny ład międzynarodowy, jakkolwiek go nazwać, tu się możemy spierać, jak go określać, Rosjanie uważają, że jest w kryzysie. Ja nie wiem, czy jest w kryzysie, ale oni uważają na pewno, że jest w głębokim kryzysie i to jest świetny moment, żeby wykorzystać swoje w normalnej sytuacji dosyć ograniczone zasoby i potencjał, aby tą łódką jeszcze bardziej ją rozchwiać. I to im się udaje, dlatego że wykorzystują stosunkowo niewielki potencjał jednak, jaki mają. Pomijam oczywiście wyłącznie wymiar wojskowy, w którym Rosjanie są mocarstwem znaczącym. Jednak udało im się w ciągu ostatnich kilku lat wykorzystać rozliczne słabości Zachodu i w sposób skuteczny, czasami bardziej, czasami mniej, potęgować pewne problemy czy napięcia, które nam towarzyszą. Czy to jest skuteczne działanie? Moim zdaniem w długiej fali nie. Znaczy ono tworzy pewną sposobność, pewną okazję, rodzi pewne szybkie korzyści, sugeruje, że Rosja może błyskawicznie odrodzić się czy zyskać status szanowanego mocarstwa światowego. Pojęcie szacunku jest niezwykle silnie zakorzenione w ogóle w dyskursie rosyjskim w polityce zagranicznej. Dlaczego nie? Dlatego, że zuchwała rosyjska polityka de facto prowadzona już od kilku lat i początkiem nie jest Krym, ale może być traktowany jako pewien bardzo taki symboliczny inicjacja, bo jest to najbardziej takie obrazowe działanie, które zmieniło jakościowo te relacje Rosja-Zachód. Ale to zuchwałość rosyjska prowadzona na wielu obszarach, od cyberprzestrzeni, przez dezinformację, przez próby wchodzenia w regiony, które dotychczas Rosjan nie było, ona jednak generuje w coraz szerszych kręgach na Zachodzie jakby reakcję zwrotną. I my w Polsce jesteśmy jak zwykle malkontentami, nie widzimy, jakby często patrzymy na Zachód i te reakcje, które chcielibyśmy widzieć inne, bardziej, prawda, stanowcze, radykalne, widzimy jeszcze ich pewne słabości, niedoskonałości. Natomiast gdy spojrzysz na ewolucję polityki Zachodu i to, gdzie było stanowisko państw członkowskich Unii Europejskiej wobec Rosji w 2012-2013 roku, a gdzie jest dzisiaj, ta ewolucja jest absolutnie niezwykła. I to, że udaje się przez 7 lat podtrzymać reżim sankcyjny ze swoimi oczywiście licznymi słabościami, z brakiem jakby zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków, to jest jednak pewne osiągnięcie i pokazuje, że mamy też jakościową zmianę w polityce zachodniej w stosunku do Rosji. I to jest coś, czego Rosjanie, wydaje mi się, nie dostrzegają, nie doceniają. Czasami są zaskoczeni tym, że jednak ich działanie, które miałoby wywoływać oczekiwaną przez nich reakcję, czyli ustępstwa, tego nie czyni. Oczywiście to nie oznacza, że czeka nas świetlana przyszłość i będziemy w stanie jako Zachód, jako wspólnota stawić czoła temu wyzwaniu w sposób skuteczny. Niemniej wydaje mi się, że ta zuchwałość rosyjskiej polityki, która tam jest interpretowana niemalże wyłącznie pozytywnie, jako pokaz wreszcie suwerennej, autonomicznej, pozbawionej ograniczeń polityki światowego mocarstwa, ona w istocie generuje więcej kosztów niż korzyści dla Rosji w dłuższej fali. Z naszej strony wymagana jest trochę większa cierpliwość po prostu i zdolność do konsolidowanego działania. Rosjanie chcą mieć specjalne prawa, przynajmniej jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie. Uważają, że zasługują na to. Uważają, że ład międzynarodowy, czy jakby naturalnym stanem w ogóle, jeżeli chodzi o ład międzynarodowy, jest konflikt. Są przekonani, że ten konflikt trwa. On mógł być zamrożony po rozpadzie Związku Sowieckiego. Cała, powiedziałbym, dyskurs zorientowany na współpracę, integrację, wielu ekspertów uważa za pewną fasadę, za którą jednak realnie cały czas krył się konflikt, tlący się konflikt. Dzisiaj on wychodzi na powierzchnię
Więc stąd ich wniosek, że on jest nieustannie elementem towarzyszącym, normalnym. Nie jest aberracją, jest normą. Współpraca jest rodzajem aberracji czasowej. I to jest pewien ciekawy moment, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o Zachód i Rosję. To znaczy Rosjanie, elity rosyjskie, tutaj upraszczam mówiąc Rosjanie, elity rosyjskie rzeczywiście żyją w stanie wojny dzisiaj. Nie kinetycznej, rozumianej tradycyjnie, ale wojny bardzo wszechstronnej, ogarniającej różne obszary życia społecznego. W tej sytuacji, gdy u nas na Zachodzie jednak myślimy o tym, że jesteśmy w sytuacji, w której musimy tylko coś zrobić, żeby naprawić ten problem, że trzeba coś zrobić, żeby tą sytuację zmienić i powrócić do normalności, którą była współpraca. No tu jest pewna niespójność, która będzie generować napięcia i nie wydaje mi się, żeby przy tych elitach władzy w Rosji, które dzisiaj tam są, doszło do jakiejkolwiek radykalnej zmiany. Nie są w stanie zmienić tego rodzaju postrzegania rzeczywistości międzynarodowej. Potrzebna jest inna Rosja. Czy ona jest możliwa, to jest oczywiście temat na inną debatę. Mhm. Bardzo dziękuję. Oddaję głos Markowi Budziszowi. Dziękuję bardzo. No, wydaje mi się, że tu już dużo zostało powiedziane przez pana doktora Wyciszkiewicza na ten temat. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne podstawowe elementy. Po pierwsze, rosyjskie elity uważają, że relacje międzynarodowe mają charakter anarchiczny, a w związku z tym rywalizacja i gra interesów i relacja sił jest tym czynnikiem, który tutaj powinien dominować. To jest coś, co dość wyraźnie widać w ich myśleniu. Po drugie, coś, co jest w moim odczuciu niepokojące, na co warto jednak zwracać uwagę, mianowicie oni od pewnego czasu coraz silniej podkreślają to, że w polityce międzynarodowej, zwłaszcza w tej nowej epoce, będzie się liczyła siła, rozumiana w sposób tradycyjny, czyli jako siła wojskowa. Z tym się wiąże przekonanie, które też formułują dość otwarcie, że reformy wojskowe Serdiukowa, kontynuowane z pewnymi modyfikacjami przez Szojgu, no doprowadziły do uzyskania przez Rosję przewagi. Z pewnością przewagi o charakterze regionalnej, ale niewykluczone już, no jeśli się czyta na przykład, nie wiem, Karaganowa, to on twierdzi, że również na poziomie strategicznym Rosja ma przewagę i w związku z tym, przewagę nad Stanami Zjednoczonymi oczywiście, i w związku z tym powinna przystąpić do pewnej generalnej rozgrywki o nowy ład międzynarodowy. Ja nie oceniam, na ile tego rodzaju oceny rosyjskich, przedstawicieli rosyjskiej elity są zakorzenione w rzeczywistości, bo być może mamy do czynienia z kompletną aberracją i z przecenianiem własnych możliwości. Ale skądinąd wiadomo, że na przykład, nie wiem, polityka odstraszania jest pewnym zabiegiem o charakterze psychologicznym, który ma oddziaływać na psychikę kręgów decyzyjnych państwa, wobec którego ta polityka jest skierowana. Więc w tym sensie to, jak myślą rosyjskie elity władzy może wpływać na to, czy polityka odstraszania Zachodu, wspólnoty atlantyckiej okaże się polityką skuteczną, bo ta ocena sytuacji, tu zwracam uwagę i podkreślam słowo ocena, a nie realne możliwości, ma istotne znaczenie. I w tym sensie też debata, która w pewnym sensie, która toczy się w Polsce, czy może zaczyna się w Polsce, ona nie jest związana z kwestią, czy Zachód zrewidował swoją politykę wobec Rosji w ciągu ostatnich lat, a z pewnością po roku 2014, bo to jest dość oczywiste, że zrewidował. Nawet polityka Niemiec zmieniła się tutaj zasadniczo, mimo takich publicystycznych ocen, że Niemcy są najbardziej skłonni do jakiejś formy ugody z Rosją. Pytanie zasadnicze, które winniśmy w sobie moim zdaniem stawiać, jest pytaniem, czy tempo zmian, które obserwujemy w polityce Zachodu, również i tempo dostosowania pewnych, czy przyjmowania pewnych rozwiązań o charakterze stricte wojskowym, odpowiada pewnej ewolucji myślenia po stronie rosyjskich elit, bo tutaj ten dysbalans, który może się zarysować, może spowodować, że nastąpi groźna sytuacja polegająca na tym, że rosyjskie elity uznają, że rachunek sił przemawia na ich korzyść
a w związku z tym mogą zdecydować się na jakąś akcję o charakterze agresywnym. To, o czym też rozmawiamy od pewnego przecież czasu, to jest rzeczą oczywistą, jak interpretować napięcia wokół Ukrainy, no, pokazuje, że tego rodzaju sposób myślenia, jeśli chodzi o rosyjskie elity władzy, nie jest czymś ekstrawaganckim czy niecodziennym. W związku z tym to w moim odczuciu jest głównym powodem, dla którego powinniśmy zacząć o rysującym się zagrożeniu, niestety również o charakterze wojskowym, czy to w zakresie działań w szarej strefie, czy w zakresie lokalnego konfliktu kinetycznego. Uważam, że powinniśmy zacząć o tym poważnie rozmawiać jako jeden z możliwych scenariuszy. Dziękuję bardzo, pani profesor Legutska. Tak, ja dziękuję, że zaczęliśmy w ogóle też rozmawiać od uwarunkowań wewnętrznych, dlatego że w momencie, kiedy rozmawiamy o sytuacji międzynarodowej, to w jaki sposób elity władzy w Rosji próbują legitymować swoją pozycję, to właśnie przejście od uwarunkowań wewnętrznych do polityki międzynarodowej ma akurat w przypadku Rosji bardzo ważne uzasadnienie. Bo właśnie budowanie takiego napięcia antyzachodniego przez Władimira Putina i jego zaplecze ma w kontekście tego nakręcającego się scenariusza wojennego wokół Ukrainy bardzo duże znaczenie, dlatego że wszystkie inne, może nie wszystkie inne, ale bardzo dużo bodźców legitymujących pozycję obecnej elity władzy się po prostu wyczerpuje. Dochody obywateli spadają, poparcie polityczne dla Władimira Putina spada. To, co pan Marek Dudzisz słusznie podkreśla, że Rosja mówi, że w przyszłości i w najbliższej przyszłości będzie się liczyła siła militarna, się sprawdza, no bo Rosja właśnie w ostatnich latach ma, to jest jej ostatni bastion, jakby ostatni instrument, jeden z ostatnich instrumentów, którym jest w stanie pokazywać, że jeszcze się liczy na arenie międzynarodowej, w związku z czym pokazuje tym, czym jest w stanie dysponować. Ostatnio też były pokazywane taki piękna grafika, która pokazywała, jaki jest udział PKB w świecie. No i Rosja jest tam pokazywana jako marginalne państwo, które nie liczy się jako to, które ma czym się pochwalić w skali międzynarodowej. Więc pokazuje dokładnie te karty, którymi jest w stanie oddziaływać, pokazywać ten imperializm, o którym mówi ambasador Pełczyńska-Nałęcz. W związku z czym Rosja będzie grała tymi kartami, które ma najmocniejsze. A w związku z czym, ażeby z jednej strony legitymować swoją pozycję władz politycznych, a z drugiej strony też jednak próbować wywierać wpływ na stosunkach międzynarodowych, będzie grała tym, na czym jej najbardziej zależy. I tutaj wielokrotnie żeśmy rozmawiali o tym, że Putin jest znakomitym taktykiem, ponieważ potrafi zmieniać swoje postępowanie natychmiast i zaskakiwać, ale jest bardzo słabym strategiem. Jeżeli popatrzymy sobie na cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej od lat 90., to najważniejszym punktem jest i priorytetem pokazywanym w dokumentach strategicznych Rosji jest bliska zagranica, a więc Ukraina. Ale jeżeli popatrzymy sobie, czy udało się Rosji zrealizować ten najważniejszy cel, czyli przybliżyć Ukrainę do Federacji Rosyjskiej, to Rosja jest jak najdalej od realizacji tego celu. Ukraina już w najbliższej przyszłości, a może nawet już nigdy nie będzie państwem prorosyjskim. Udało się Rosji zrealizować to, czego nie udało się chyba żadne, znaczy Putinowi nie udało się zrealizować tego, czego wcześniej się nie udawało rosyjskim carom, czyli stworzyć naród ukraiński. W związku z czym Rosja stworzyła państwo, naród ukraiński i wielokrotnie możemy pokazywać, że te cele polityki rosyjskiej są po prostu
poniosła wielokrotnie fiasko, a jej polityka taka konfrontacyjna, w szczególności jeżeli chodzi o ostatnie rozmowy i to takie prężenie muskułów w stosunku do Zachodu, to i taki szantaż, bo to co zrobiło, to był szantaż wojenny. Opublikowanie tych dokumentów w grudniu 10 i 17, to był szantaż wojenny. I to było dosyć ciekawe, bo do tej pory Zachód, zresztą nazywany przez Rosję kolektywnym Zachodem, bardzo ciekawe pojęcie, chyba powinniśmy przyjąć to pojęcie i stosować. Kolektywny Zachód, na tyle Rosja przestraszyła ten Zachód, na tyle postawiło pod ścianą, że już nie mógł zareagować, zrzucając całą ciężar odpowiedzialności za uregulowanie sytuacji w Donbasie na Ukrainę, tylko musiał zareagować sam, samodzielnie, w związku z czym NATO musiało potwierdzić deklarację o tym, że jego fundamentem jest polityka otwartych drzwi, że podejmuje decyzje w oparciu o zasadę sojuszniczą, czyli że uwzględnia również decyzje państw europejskich łącznie z państwem partnerskim. Rosja postawiła państwa zachodnie pod ścianą i musieli tak naprawdę przyjąć decyzję wspólnie, solidarnie, i Amerykanie musieli się postawić jako w takim, nie tylko w relacjach Rosja-Stany Zjednoczone, ale w tym kolektywnym Zachodzie. W związku z czym często jest też tak, że Rosja gra bardzo wysoko, ale czasem przeszarżowuje swoją polityką takich prężenia mózgów. Mhm. Dziękuję i na zakończenie oddaję głos pani ambasador Pełczyński-Nałęcz. Ja trochę uzupełniając, bo znowu bardzo wiele rzeczy zostało powiedziane, może ciut polemicznie. Ja nie jestem pewna, czy zgodziłabym się ze stwierdzeniem, że Putin jest złym strategiem. Strategia to nie oznacza osiąganie 100% celów, ale to oznacza, że są wyznaczone długoterminowe cele, do których się konsekwentnie dąży. I w tym sensie Rosja takie długoterminowe cele ma i konsekwentnie do nich dąży, gdzieś ponosząc porażki, z naszej perspektywy na szczęście, gdzieś jednak odnosząc sukcesy. I pytanie, jaki to jest ten cel strategiczny? Rosja, widząc swoje przewagi, i to są przewagi w zakresie militarnym, czy potencjały, to są potencjały w zakresie militarnym oraz w zakresie grania, znaczy właściwie Rosja ma dwie przewagi. Jedne to są zasoby, czy potencjały ponadśrednie. To są surowce energetyczne i przede wszystkim to jest potencjał militarny. Więcej zasobów nie ma. Były ambicje, żeby rozwijać potencjał Rosji w kierunku technologicznym, w kierunku ekonomicznym i to się nie powiodło. Myślę, że dzisiaj już takich ambicji nie ma. Jest zgoda wewnątrz Rosji na to, że muszą dysponować tymi potencjałami, które mają, i to są właśnie te dwa, plus gotowość grania poza regułami, co w pewnych sytuacjach globalnych daje też przynajmniej krótkookresowe przewagi. I teraz kierując się tymi potencjałami, Rosjanie jeśli nie od trzech, to na pewno już od dwóch dekad bardzo jasno stawiają sobie cel, na ile to tylko jest możliwe, rewizji tego, co odebrała im, i to jest znowu postrzeganie Rosji, porażka w zimnej wojnie. Dla nas koniec zimnej wojny to był początek czegoś nowego, lepszego. Dla Rosjan, a na pewno dla tych osób, które dzisiaj sprawują władzę w Rosji, to była rzeczywiście przegrana, która wiązała się z utratą wpływów, utratą pozycji, z zepchnięciem Rosji z należnych jej pozycji. I rewizjonizm w tym zakresie jest strategicznym celem, który się nie zmienia z roku na rok. Myślę, że jest realizowany przez dwie dekady z różnymi efektami, i to, co
Agnieszka Legutska powiedziała o Ukrainie, to jest pełna zgoda, natomiast równocześnie jest to realizowane na przykład wobec Białorusi, jak widzimy, bardzo dużym kosztem i gdzieś długookresowo myślę, że także takim kosztem, że narastają nastroje antyrosyjskie w Białorusi. Niemniej Białoruś pozostaje obecnie w rosyjskiej strefie wpływów, no, ogromnym kosztem ludzkim, życia ludzkiego, jakości życia ludzkiego. Niemniej to jest fakt i Rosjanie nie cofają się przed tym, żeby takie koszty zostały zapłacone. I to jest ten element kontynuacji, natomiast myślę, że gdzieś od jakichś 5 lat w myśleniu rosyjskim pojawił się nowy element strategiczny i to jest postawienie na Chiny. To jeszcze kilka lat temu było uważane za coś takiego taktycznego, natomiast w moim przekonaniu coraz bardziej, także w rozumieniu władz rosyjskich, to postawienie na Chiny jest wyborem strategicznym, który się nie zmieni z dnia na dzień w jakimś taktycznym przegrupowaniu. To jest wyraz przekonania Rosjan, że świat się zmienia, że tą nową rosnącą siłą są Chiny. Chiny wygrają w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi i reprezentują tą część procesów globalnych, która jest częścią czy potencjałem zwycięskim. I stąd Rosjanie doszli do wniosku, czy reżim rosyjski doszedł do wniosku, że opłaca się to postawienie strategiczne na Chiny, także dlatego, że jest bliskość systemowa, jest pewna bliskość ideologiczna, co nie znaczy, że tożsamość, bo to są zupełnie, choć autorytarne, to zupełnie różne systemy. I teraz takie widzenie strategicznych celów międzynarodowych przez Rosjan ma swoje konsekwencje dla Europy i dla Zachodu. Tu się zgadzam, że ten kolektywny Zachód to jest bardzo ładne pojęcie, które powinniśmy na Zachodzie przejąć i promować. Otóż na Zachodzie jest przekonanie, że ciągle jest przestrzeń, aby przeciągnąć Rosję w tej konkurencji wobec Chin. Jeśli nie na stronę Europy czy Stanów Zjednoczonych, to przynajmniej zbliżyć, a przynajmniej ustawić Rosję w jakimś takim dogodnym dla nas trójkącie. I to porusza wyobraźnię bardzo wielu przywódców. Wiele tego, co się dzieje wobec Rosji, wynika właśnie z takiej kalkulacji, która w moim przekonaniu jest błędna. I jeżeli przyjmiemy, że jest to wybór strategiczny, który się nie zmieni, tak jak powiedziałam, z dnia na dzień, nie jest to po prostu jakaś chwilowa taktyczna kalkulacja, to wtedy wyobrażenia, że można tutaj Rosję w jakimś trójkącie ustawić takim, że przynajmniej ta odległość od Zachodu i od Chin będzie równa, jest całkowitą iluzją. I to, jeżeli taki wniosek zostałby przyjęty, ja osobiście taką tezę bym stawiała, to zupełnie inaczej powinno ustawić myślenie Zachodu o Chinach, myślenie Zachodu o współpracy rosyjsko-chińskiej i tym samym myślenie Zachodu o relacjach z Rosją, że to już nie jest tylko Rosja, tylko to jest część większej układanki, w której wzrastająca siła i potencjalnie największa siła globalna, jeżeli te trajektorie się utrzymają, gra. Rosja z tą siłą gra i gra co najmniej na dekadę, a nie na jeden rok. Chciałoby się tę naszą dzisiejszą dyskusję jeszcze kontynuować. Rosja to jest temat niewyczerpany, chociażby sama polityka zagraniczna i te zmiany na scenie globalnej, które obserwujemy i o których dyskutujemy tutaj, są pełne tematów, które warto byłoby rozwinąć, ale znając nową konfederację, z pewnością jeszcze nie raz będzie okazja i możliwość, żeby o tych kwestiach porozmawiać. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział i głosy w tej dyskusji. Byli z nami dzisiaj pani profesor Agnieszka Legutska, bardzo Polski dziękuję. Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Pani ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Strategia 2050. Dziękuję bardzo.
Pan doktor Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I pan Marek Budzisz, Nowa Konfederacja Strategy and Future. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you.